proszę Państwa. Dyniobranie. Dyniobranie, czas zacząć. Dużo? No może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale to jest drugie podejście w tym miejscu. No i mam gości, znaczy miałem. Tutaj byli goście, którzy też się poczęstowali. Być może nie pierwszy raz. Coś jeszcze przegapiłem? Oczywiście. No i tyle w tym roku. Jak widać, musiały być już przymrozki. Proszę Państwa, domykamy kolejny cykl. A co będzie w przyszłym roku, to tego ja nie wiem. Ciekawe, jak dynie, że tak się wyrażę, rosną w tych krajach pochodzenia, czyli w Ameryce Południowej, gdzie nie ma ujemnych temperatur, no w tych rejonach oczywiście, bo tam w Ameryce Południowej oczywiście też, żeby ktoś mnie tutaj nie poprawiał, występują ujemne temperatury, ale w tych cieplejszych rejonach, gdzie nie ma ujemnych temperatur, czy dynia jest rośliną wieloletnią, i tak dalej. O! Jeszcze. A nie, nie, to jakiś taki kawałek przetrącony przez prawdopodobnie traktor, bo tutaj, proszę Państwa, traktor działa, jak widać. No i pojedyncze osoby też można było spotkać, które również się częstowały tymi dniami. No dobra. Jesień idzie przez las.